Drogie Częstochowianki, drodzy Częstochowianie, dzięki Waszemu rozsądkowi i ostrożności oraz ciężkiej pracy wielu służb radzimy sobie w naszym mieście z pandemią bardzo dobrze. Liczba osób zakażonych koronawirusem jest bardzo niewielka. Już teraz Wam za to dziękuję. Przed nami jednak sezon pielgrzymkowy. Nasi samorządowcy zwrócili się do rządu o wprowadzenie ograniczeń i obostrzeń dla pielgrzymów po to, żeby zmniejszyć ryzyko zakażeń. Niestety bez odzewu. Osobiście wystosowałem do pątników apel o to, aby powstrzymali się w tym roku od pielgrzymowania, albo jeśli jednak przyjdą do naszego miasta, zastosowali wszystkie możliwe środki ostrożności. Na ten moment trudno jest jednak przewidzieć, w jakim stopniu pielgrzymi z całego kraju posłuchają tego apelu. Dlatego w dbałości o Wasze bezpieczeństwo proszę Was o zachowanie w okresie ruchu pielgrzymkowego szczególnej ostrożności. Noście maseczki, często dezynfekujcie dłonie, unikajcie skupisk ludzkich. Już pokazaliśmy, że wspólnie, skutecznie możemy zmierzyć się nawet z tak trudnym wyzwaniem, jakim jest pandemia. Raz jeszcze dziękuję za to, co już i proszę w sposób szczególny dbajcie o siebie i innych w nadchodzącym czasie.